A oto pan Wojtek, sąsiad z góry, który przedstawi nam kilka prostych sposobów na to, jak zdenerwować sąsiada z dołu, ułożonego i spokojnego pana Łukasza. Mała piłeczka, niewinna zabawka. Nic bardziej mylnego. Wprowadzona w proces ciągłego, głośnego i chronicznie powtarzającego się dźwięku, w bardzo prosty sposób może doprowadzić mieszkańca z dołu do delikatnego stanu irytacji. Jak się bawimy, to na całego. Drobne majsterkowanie? A dlaczego nie? Piła łańcuchowa jest niezbędnym, dźwiękowym atrybutem w planie wykończenia sąsiada. Jeśli dźwięk piły nie pomoże, spróbujmy powbijać kilka gwoździ i już tylko czekamy na reakcję spod podłogi. Jeśli masz ochotę na taniec, bardzo proszę. Kankan, podskoki chałupce w radosny, entuzjastyczny i pełen energii sposób wytrącą z równowagi nawet najspokojniejszego i najbardziej wyrozumiałego sąsiada. Ale przecież nie będziesz tańczyć bez muzyki. Przecież słuchanie wykwintnych dźwięków swojego ulubionego wykonawcy musi się odbywać na maksymalnych możliwościach sprzętu grającego. I efekt gwarantowany. Żaden sąsiad tego nie wytrzyma. A na koniec nasza ostatnia porada. Wyprowadzenie sąsiada z równowagi niestety może obrócić się przeciwko nam, a wtedy jego zemsta będzie bardzo słodka.